Słyszę głosy, widzę śmiechy. Nie mogę zapomnieć, nie mogę milczeć, bo historia każe mi opowiedzieć ich dzieje, dzieje ich życia i śmierci. Opowiem wam tę historię. Posłuchajcie. Posłuchajcie opowiadania o ludziach, którzy potrafili żyć pełnią życia, którzy w życie potrafili wcielić dwa wspaniałe ideały: braterstwo i służba. Istniała w Warszawie szkoła. Dobra szkoła. W stolicy nie brak było doskonałych szkół. Ta właśnie była jedną z nich. Gimnazjum imienia króla Stefana Batorego. Klimat tej pierwszej w niepodległym kraju państwowej szkoły średniej stwarzali ludzie. Miał Batory szczęście do ludzi. Nauczycieli nieprzeciętnych, prawych, oddanych młodzieży. Nauczycieli, którzy nie wiedzieli, przez jak ciężkie drogi niedługo przejdą ich uczniowie i jak zmieni się ich życie. I dobrze, że nie wiedzieli. A uczniowie ci byli nieprzeciętni. Aleksy Dawidowski, Tadeusz Zawadzki, Jan Bytnar. Chłopców z gimnazjum łączyła przyjaźń. Nie zrodziła się nagle, rosło właściwie latami, by wreszcie dojrzeć całkowicie w walce na śmierć i życie. Z tamtych lat każda z dzieci...
myśli rozszerza, powiększa siebie i ojczyznę swą. Dziwne jest życie. Życie jest jak dziwny sen. To ma silną wolę i silną chęć służenia ludziom, temu życie pięknym będzie snem. Choćby droga do celu była utrudniona, a myśl poplątana. Jan Bytnar miał kiełkowatą twarz i rudawe włosy. Czoło odzwierciedlało jego wybitną inteligencję. Na każdej wycieczce, na każdej wyprawie był poszukiwanym i cenionym kucharzem. Jego pierwsze potrawy denerwowały kolegów i śmieszyły. Następne zaczęły zastanawiać, a wreszcie zdumiewać. Nikt tak świetnie nie smażył płotek na oleju. Żadna kasza gryczana nie potrafiła mierzyć się z kaszą Rudego. Podobno kiedyś ugotował świetną zupę z pokrzyw, ale takich ukrytych talentów Rudy miał znacznie więcej. Maturę zdał w maju 1939 roku. W jednej ławce Jasiem Bytnarem siedział Tadeusz Zawadzki. Urodzony organizator, mówi o nim nauczyciele. Chłopiec o niezwykłych zdolnościach, wybitnej inteligencji teoretycznej i praktycznej. W szkole nie przepracowywał się za nadto. Uczył się na czwórki. Uwielbiał sport, strzelectwo, hokej, tenis. Zawsze był zwycięzcą. Gdy zaczynał się w jakiejś decyzji, nic go nie mogło przełamać. Jego upór często był niezwykle drażniący. W dzieciństwie bał się wody. Nigdy nie wchodził do wody powyżej pierś. Aż kiedyś ktoś poruszył w nim nutę ambicji i wywołał decyzję. Zośka już w końcu sezonu pływał bez niczyjej pomocy. Zbudował kajak i w zawodach pływackich reprezentował zespół. Dlaczego koledzy nadali mu przeciwko Zośka? Bo przez naturę obdarzony ma dziewczęcą urodą. Miał delikatną cerę, jasno niebieskie spojrzenie, włosy złociste, uśmiech zupełnie dziewczęcy. Był silnie związany z domem i w nim czuł się najlepiej. Alek był drewlasem. Wysoki, szczupły, o niebieskich oczach i płowej czupryny. Ciągle się uśmiechał, mówił szybko, wymachiwał rękoma i łatwo wpadał w zagrę. Był najlepszym narciarzem całego zespołu. Osobowość Alka była cała niespokojna, spragniona niecodzienności, dlatego wielbił kino, wysokie góry i samotne nowe szlaki. Miał w sobie coś, co przyciągało kolegów. Ile razy szedł ulicą, tyle razy widzieć można było obok niego dwóch, trzech kolegów. Ilekroć zabierał się do majsterkowania, tylekroć podsuwali się inni, by przypatrzyć się jego pracy, spytać o radę. Żaden z chłopców nie umiałby uzasadnić, dlaczego ciągnie go do Alka i dlaczego chętnie spełnia jego życzenia. Jest lato 1939 roku. W początkach czerwca cała grupa spośród klas maturzystów wyruszyła na 10-dniową wycieczkę w Beskidy Śląskie. Cóż to była za cudowna wyprawa! Najpierw zwiedzali wielkie huty żelaza, potem opici świetnym mlekiem opalali się w piekących promieniach słońca. A potem rozmawiali. O czym? O rzeczy najważniejszej. O przyszłości. Mieli tyle pragnień. Świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały pług, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych thank you.
się dziś. Zośki, Rudego i Alka, dla ich kolegów, dla Warszawy, dla całego kraju 4 tygodnie września zaczęły przelewać się burzą oraz koszmarami faktów i przeżyć. Zadawali sobie pytania, czy to wszystko jest aby prawdą, czy nie jest to tylko snem? Chłopcy byli w wieku przedpoborowym. O przydziale do pomocniczych służb wojskowych wśród panującego chaosu trudno było myśleć. Wysportowani, zdrowi, zdolni 18-letni chłopcy spędzili parę tygodni na drogach wśród milionowych rzesz uchodźców. Potem Warszawa poddała się i nadeszła długa noc okupacyjna. Ptaki na wolności poszukuje w świecie tym ciepła, dobra i miłości. Dziś szybuje pośród chmur, tak jak ptaki na wolności poszukuje w świecie tym ciepła, dobra i miłości. Tam na wzgórzu leży on, nad nim krzyż brzozowy stoi. Jego dusza uleciała, ziemia ciała goi, bo poświęcił młode życie. Patrzy w szarych szeregach wielu takich jest harcerzy, szybujących u wrót nieba. Dziś szybuje pośród chmur, tak jak ptaki na wolności, poszukuje w świecie tym ciepła, dobra i miłości. Dziś szybuje pośród chmur, tak jak ptaki na wolności, poszukuje w świecie tym ciepła, dobra i miłości. Nie minęło parę lat, nad głowami matki płaczą, po policzkach z nim płyną, już ich więcej nie zobaczą, nie zobaczą swoich dzieci, lecz pamiętać oni będą o swych młodych bohaterach, owianych smutną legendą. Szybuje pośród chmur, tak jak ptaki na wolności, poszukuje w świecie tym ciepła, dobra i miłości. Dziś szybuje pośród chmur, tak jak ptaki na wolności, poszukuje w świecie tym ciepła, dobra i miłości. Naród polski nigdy nie pogodził się z utratą niepodległości. Ci, którzy nie chcieli przywdziać cywilnych ubrań i złożyć broni, uciekli do Francji, a potem do Anglii, by razem z aliantami gromić wroga. Ci, którzy pozostali w kraju, poszli do podziemia. Alek, Zośka i Rudy działają w ramach małego sabotażu, prowadzonego przez organizację podziemną Wawer. Słynne były akcje prowadzone przeciwko fotografom, którzy w szafach wystawowych umieszczali zdjęcia żołnierzy niemieckich oraz ta, która miała przerwać chodzenie polskiej publiczności do kin. Jesienią 1942 trafiają do grup szturmowych. Muzyka.
Aleksy Dawidowski. Zmarł z ran 30 marca 1943 roku. Został uhonorowany krzyżem Virtuti Militari. Jan Bytnar. Zmarł tego samego dnia na skutek skatowania przez Gestapo. Miał 22 lata. Został odznaczony Krzyżem Walecznych. Tadeusz Zawadzki poległ pod Sieczychami. Odznaczony Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznym. Jedną z najpiękniejszych, tragicznych kart walki z wrogiem ojczyzny. Chylimy głowy przed tymi, którzy wprowadzili w swoje życie największe wartości ludzkie. Thank you.
gdy wspomnisz szare szeregi. Choć srogich zmagań minął czas, gdy wspomnisz szare szeregi.